Witam Was w moim tunelu foliowym. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takie zrobione przeze mnie ochrony. Tutaj akurat z rurki plastikowej średnicy 60 mm. Tutaj z gumoleum związane drutem, czynitowane. Jak młode sadzonki wsadzam do ziemi, zakładam taką ochronkę, taką rurkę. I zabezpiecza mi ona młodą roślinę przed ślimakami. Obsypuję dookoła jakimś ślimakolem, tak? I po prostu zabezpiecza mi ona młode sadzonki przed ślimakami. No i ma to też drugą swoją zaletę, taka ochrona, ponieważ podlewam tylko w to miejsce, wlewam wodę i co za tym idzie, podlewam tylko pomidora, nie podlewam ziemi wokół. No zdarza się tam gdzieś, przecieki się zdarzają, tak, ale nie podlewam ziemi wokół i nie ma chwastów. To jest bardzo dobra zaleta, ponieważ mamy mniej roboty z plewieniem, po prostu tak wokół krzaków. Wiadomo, sklarnia stoi na gruncie, podczas większych deszczów tam przy brzegach gdzieś ziemia, woda podpłynie, to chwasty rosną, ale tak to wokół nie ma, jest czysto po prostu. Dziękuję, zachęcam stosowania takich ochronek. No, można z ryny plastikowej pociąć kawałki i bardzo jest to przydatne i dużo pracy mniej jest przy pomidorach. Dziękuję i pozdrawiam.